Witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Bonkol, a to jest kolejny śniadaniowy vlog. Dzisiejszy materiał będzie takim bardzo króciutkim materiałem, luźnym, a mianowicie opowiem, jak to było na targach książki w Krakowie. W ostatni weekend właśnie miały miejsce targi książki i wiem, że to może brzmi jak jeden wielki bazar. Wyobrażacie sobie targi książki tak jak po prostu handel, tam gdzie są warzywa i sprzedają ziemniaki, ale nie, to jest całkowicie inna impreza. Miało to wszystko miejsce na hali Expo. Ta sama hala Expo, gdzie właśnie w tym roku był taki meeting YouTube'owy. W każdym razie tamten meeting był bardzo wielkim niewypałem, natomiast ten meeting, może nie meeting, tylko ten wielki event, był naprawdę chyba jednym z najważniejszych eventów w ogóle z całego roku, jeśli chodzi o życie Krakowa, bo tam przyjechało mnóstwo wydawnictw. Ile ludzi tam było? Niestety nie mam żadnych materiałów, ale tam było tyle ludzi, że aby wyjechać w ogóle z tych targów, to specjalnie musiały przyjechać radiowozy policji i w ogóle ta cała sygnalizacja to w ogóle nie miała znaczenia. Po prostu musieli kierować tym policjanci, tym ruchem, bo po prostu tyle osób przyjechało tam samochodami, autobusami, że nie dało się po prostu wyjechać spod tych targów. A dlaczego ja tam byłem? No jakby nie było, zainteresowały mnie przede wszystkim różnego rodzaju takie, może nie wywiady, ale to są spotkania właśnie z pisarzami, z twórcami książek, z wydawcami. Był też Wojciech Cejrowski, była Martyna Wojciechowska, był Makłowicz, moi drodzy, były inne osobistości, mniej bądź bardziej znane. Były także osoby znane ze świata komiksów, chociaż ten świat jest dosyć takim światem troszeczkę nieznanym, jeśli chodzi o taką masę. No i na pewno bardzo cieszyła ta sytuacja, kiedy można było zaobserwować taką ogromną chmarę ludzi, która po prostu tam się przeciska gdzieś między tymi stoiskami, aby dostać swoją ulubioną książkę. Ja tam w ogóle dorwałem, moi drodzy, komiksy od Dema, ponieważ Dem tam był i sprzedawał swoje komiksy. Dem zresztą pan Jakub Dębski, może ktoś nie wie. Jest to twórca YouTube'owy, on oczywiście słynie z tego swojego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, ale także jest bardzo dobrym komiksiarzem od wielu lat, bardzo fajnie mu to wychodzi i jakby nie było, to jest jedno z jego podstawowych takich źródeł utrzymania. Kupiłem takie komiksy, po 5 zł każdy, nie będę wam dokładnie pokazywał wszystkich stron, bo nie o to tutaj chodzi, on zresztą sam wrzuca na swojego fanpage'a każdą z tych stron za darmo, ale jeżeli ktoś chce po prostu wspomóc na przykład jakiegoś twórcę, to po prostu kupuję od niego za tak niską cenę, to aż nie wypada po prostu ominąć takiego stoiska. I co ja mówiłem, o Cejrowskim, można było z nim pogadać, można było zrobić z nim fotkę, można było kupić od niego książkę, wziąć autograf, można było także podejść do innych naprawdę bardzo znanych osób. Oczywiście nie było na to wszystko czasu, było strasznie dużo osób i serce rośnie naprawdę, kiedy się obserwuje taki event, gdzie całe rodziny, matka z mężem idą po prostu z grupką dzieci i sobie chodzą po tych wszystkich stoiskach. Były także stoiska oczywiście z grami planszowymi, były z komiksami, były z książkami jakimiś, no każdy rodzaj książki, jaki sobie wyobrazicie. I co najciekawsze, moi drodzy, książki na targach książki były dużo taniej niż w normalnej sprzedaży i by się wydawało, a pewnie event, przyjadą z tymi stoiskami, rozłożą się i będą kasować powiedzmy po 100 zł za książkę, a normalnie kosztuje 80, nie. Książka, która normalnie kosztuje 5 dych, tam kosztowała 4, więc generalnie dużo taniej. Wstęp kosztował 6 zł, tylko trzeba było troszeczkę poczekać w kolejce, aby w ogóle się dostać. Z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo mogłem dostać właśnie tego typu oto właśnie komiksy. Na przykład komiks Hałwa, gdzie są jego najlepsze rzeczy, a co najfajniejsze, kiedy na przykład się podchodziło do Dema, no to jak się kupowało, to on dodatkowo jeszcze malował coś od siebie, tak na szybko, jakąś taką postać z komiksów. Oczywiście tu nie o to chodzi, żeby tutaj wszystko, że tak powiem, pokazywać, w każdym razie, no te komiksy mnie strasznie jarają, bo to jest taki charakterystyczny styl dla właśnie tej osoby i charakterystyczny humor. Może nie każdy z tych komiksów jest zrozumiały, ale jednak każdy ma coś w sobie. To jest najnowszy spacerniak, też za piąteczkę. Prosiłem, żeby namalował mi tutaj smutną fokę, ale mi tylko psa namalował, więc niestety Dem, ale nie daje 10 na 10, daje 9 na 10. W każdym razie wszystkie te komiksy, moi drodzy, no to jest coś wspaniałego, i myślę, że w ogóle gratka dla takich osób, które uwielbiają jakiś
rodzaj literatury, uwielbiałem jakieś wydawnictwa, można było po prostu z różnego rodzaju, naprawdę z różnych zakątków Polski i nawet świata ściągnąć osoby tam, aby po prostu wyłożyły tutaj jakąś prelekcję, aby na pół godzinki w jakimś takim osobnym pomieszczeniu zrobiły mały wykład, można było ich posłuchać, można było z nimi podejść, nie przybić piątkę, ale może przywitać się, tak, podać rękę. No i generalnie bardzo fajnie to wyglądało, także to był pierwszy mój w ogóle w życiu taki event, czyli targi książki, bo w ogóle jak się słyszy targi książki, to się mam wrażenie, że tam będzie takie stoisko, będzie handel jak na, wiecie, no jakby ziemniakami i kalafiorami ktoś handlował, natomiast to było naprawdę bardzo duże wydarzenie i oprócz książek były też inne rzeczy, rodziny całe, ale jakby nie było, to jednak jestem najbardziej zajarany tymi komiksami. I cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, jeżeli ktoś był na targach książki, pisali mi widzowie, że gdzieś tam mnie widzieli, niestety nie mogli mnie dopaść, ja wam tutaj pokazuję od razu komiksy. I tak, kupiłem komiks, moi drodzy, Blok Marka Rodzina. To jest w ogóle komiks też za piątaka i to nie jest taki, to nie jest pasek, ponieważ DM wypuszcza komiksy w postaci pasków i one po prostu składają się z 6 takich kwadratów. Widzicie? I na przykład 6 kwadratów na jednej stronie to jest po prostu jeden komiks. Natomiast to, cała książeczka to jest jeden długi komiks, cała historia i ona jest bardzo, bardzo związana z tym, co nawet ja robię, bo... Tu ten komiks jest o młodej osobie, która nagrywa na YouTube, jest pewnego rodzaju jakimś rozpoznawalnym gościem, który próbuje, że tak powiem, robić biznes w internecie, różne firmy się do niego zgłaszają, no ale więcej już wam nie powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o relacje z rodziną. Spacerniak to jest najnowszy komiks Dema, tutaj mamy kolejne jakieś chore pomysły, tutaj akurat są komiksy, które robił na żywo, na live'ie, czyli widzowie dawali mu na streamie propozycje, a on to wszystko na żywo malował. Orzeł, tu są patriotyczne, naprawdę patriotyczne, takie troszeczkę też wyśmiewcze, prześmiewcze. Wyśmiewa się trochę z naszych polskich takich może przekłamanych troszkę stereotypów, ale jednak. No i chałwa, moi drodzy, chałwa to jest, jak to określa w ogóle Dem, chałwa to jest cukier z kurzem, czy kurz z cukrem. Generalnie chałwa to jest zbiór najlepszych jego takich komiksów od 2014 do 2015 roku i tyle. Moi drodzy, jeśli chodzi o podsumowanie targów książki, to chciałem wam się podzielić właśnie takim małym doświadczeniem, że byłem i polecam. Jeżeli ktoś był, bądź był w innym mieście w Polsce, to niech powie, może ktoś po prostu też czeka na takie eventy, może ktoś czyta dużo książek. Ja niestety nie czytam zbyt dużo, wiem, że to niedobrze, ale też nie mam czasu, ale w sumie to nie jest tłumaczenie, bo pewnie bym ten czas gdzieś tam znalazł. W każdym razie jest bardzo dobrze czytać książki, to na pewno bardzo, bardzo kształci człowieka, jego słownictwo i tak dalej. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, dobrego dnia i możecie zostawić łapkę. Nie obrażę się. Trzymajcie się, cześć.